architektura modernistyczna wyrosła z takich socjalistycznych idei, bo chodziło o to, aby dużej liczbie mieszkańców przeludnionych miast zapewnić godne warunki do życia, żeby wyprowadzić ich z dusznych, nieprzywietrzanych, zawilgoconych mieszkań w ciemnych oficynach i zapewnić im jasne, słoneczne, przestronne mieszkania, ale też tańsze w realizacji, ponieważ wszystkie te XIX-wieczne zdobienia, sztukaterie, kolumny, ta feria XIX-wiecznych dekoracji architektonicznych była droga. I moderna pozbyła się tych elementów, uznając je jako zbędne. Oddziałuje tylko bryłą i skromnym detalem. Tak było u zarania, tak było na początku. I szybko ta właśnie idea szklanych domów została jakby zagarnięta także przez ludzi majętnych. I z taką architekturą mamy też do czynienia w Katowicach. W narożu ulicy Poniatowskiego i ulicy Kilińskiego znajdują się kluczowe obiekty zaprojektowane przez Tadeusza Michejdę. Oczywiście są to budynki jednorodzinne. I najwcześniejszym przy ulicy Poniatowskiego w narożu to jest budynek willi własnej architekta, który jest chyba najistotniejszą postacią w historii architektury międzywojennej na Górnym Śląsku, ponieważ to on już w 1924 roku przybywa po studiach na Politechnice Lwowskiej do Katowic, pracuje przy Urzędzie Wojewódzkim, a potem już w 2 lata później zakłada swoją własną prywatną pracownię. Można powiedzieć, że architekt ten był jednym z bardziej wziętych, bardziej modnych projektantów w Katowicach. I Tadeusz Michejda w ciągu tych pierwszych 2-3 lat po skończeniu studiów, można powiedzieć, był w czasie takiej przemiany stylistycznej od stylu dworkowego i art deco po taki funkcjonalizm, w którym nie operował żadnymi elementami zdobniczymi. I willa wojewody Żurawskiego jest takim ostatnim śladem tego wczesnego, można powiedzieć, Michejdy. To on również jest właściwie takim motorem zjednoczenia się architektów w organizację, polską organizację architektoniczną. Wszystko to właściwie ma miejsce, czyli te spotkania w jego własnej willi przy ulicy Poniatowskiego, która właśnie jest takim łącznikiem między tradycją a nowoczesnością. On przecież tam założył tak zwany klub Huhu, gdzie dyskutowali z całym światem architektonicznym Katowic i Śląska problemy, no nie tylko architektury najnowszej. Tam nawet, nie mogąc zaprosić bezpośrednio Le Corbusiera, który przejeżdżał przez Katowice, ale nigdy się tutaj nie zatrzymał, zatrzymał się w Warszawie. No, oni sobie stworzyli tego Le Corbusiera i z nim dyskutowali w swoich realizacjach, ale również na jednym ze zdjęć właśnie tego klubu, który spotykał się w willi, tego Corbusiera sobie zbudowali jako kukłę. I on ma charakterystyczny nos, charakterystyczne okulary i narzucili mu nawet kapelusz. Także jest to bardzo ważny aspekt. Właśnie ów prorok modernizmu Le Corbusier wprowadził model na willę, powiedziałabym, w stylu nautycznym. To znaczy taką, która na zewnątrz kojarzyła się z jakimś liniowcem podróżującym po oceanach, czyli miała nawet te okrągłe okna, balustrady metalowe nawiązywały do balustrad charakterystycznych dla okrętów. To była pewna stylistyka. Mamy tutaj dość wydatne gzymsy. Mamy tutaj okna w kształcie rombów, ale mamy też już płaskie dachy, gładkie ściany i pierwszy w twórczości Michejdy bulaj, czyli okrągłe okno zaczerpnięte z architektury pasażerskich statków dalekomorskich, który to detal był bardzo chętnie wykorzystywany przez projektantów architektury międzywojennej i
przez Tadeusza Michajdę także. Może to było też marzenie za jakimś oderwaniem się od miasta, bo tu trzeba też powiedzieć, że gdy chodzi o Katowice, te wille są wznoszone z dala od centrum. Mamy na przykład taką kolonię domów jednorodzinnych, dziś się mówi kolonię willową, urzędniczą w Ligocie. I na przykład mamy takie wille w pobliżu dróg prowadzących do parku, dawniej zwanego Zit Park, a potem zwanego Parkiem Kościuszki. Więc to były takie obrzeża miasta, to nie było jakby centrum miasta. Tadeusz Michajda w tym swoim domu własnym, z tymi trzema przedstawieniami architektury, malarstwa i rzeźby, jako takie formistyczne plakiety, zaczyna tracić kontakt z tą tradycją i wyzwalać się z tych okowów tradycji na rzecz właśnie funkcjonalizmu. I już ten taras płaski z tą cienką balustradką i z tym belwederkiem jest tego egzemplifikacją. Willa wojewody Żurawskiego ten wątek kontynuuje, ponieważ ona jest takim etapem znowu przejściowym pomiędzy kolejnym etapem modernizmu, już nie tego klasycyzmu zmodernizowanego, który jest widoczny właśnie w tej willi własnej, tylko takiego art dekowsko-ekspresjonistycznego wątku na rzecz funkcjonalizmu. Więcej już jest tego gładkiego uformowania z tymi takimi nautycznymi, streamline'owymi efektami, ale proszę zwrócić uwagę na ostatnie kondygnacje i na balustradę. Są tam rombowe okna. W balustradzie się też ten rąb przejawia. Po cóż taka dekoracja, kiedy dekoracja, jak Adolf Loos powiedział, przecież jest zbędna i nie powinniśmy jej używać, ponieważ ona jest anachronizmem w czasach współczesnych. Sam Michajda wznosi takie domy, które mają wyraźnie jeszcze odniesienia do stylistyki Art Deco i pojawiają się tam ozdoby, ale z drugiej strony to właśnie Michajda jest autorem tekstu opublikowanego w 1932 roku w takim piśmie architektonicznym, gdzie mówi, że nowy duch w architekturze ma polegać na unikaniu wszelkich naklejanek i ozdób, na działaniu czystą bryłą, ale jednocześnie mówi też coś bardzo charakterystycznego. Mianowicie on mówi o projektowaniu od wewnątrz do zewnątrz. Co to oznacza? To oznacza, że za każdym razem, gdy Michajda zamierzał budować na przykład czyjś dom, to rozmawiał z takim swoim klientem i ustalał, jakie będą jego potrzeby. A to się czasem odzwierciedlało także w zróżnicowaniu bryły, czyli to, że gdzieś tam się pojawi ryzalit, gdzieś się pojawi jakieś zaokrąglenie, bo na przykład tam będzie klatka schodowa. To jest niejako odzwierciedlenie wnętrza budowli i to bym nazwała jakąś specyfiką budowania, bardzo ważną dla Michajdy. Wojewoda Żurawski chyba nie był specjalnie do końca przekonany do tych rozwiązań awangardowych i myślę, że Tadeusz Michajda niejako zmiękczył mu tą bardzo taką awangardową architekturę progresywną o te wątki właśnie tej dekoracyjności, tych rąbów, które były przecież w formie zygzaków, trójkątów, bardzo częstym elementem dekoracyjnym, ale oczywiście pojawiły się tam te funkcjonalistyczne rozwiązania, czyli bardzo prosta bryła, formy, dachy tarasy, okrągłe bulajowe okna i to bardzo racjonalne rozwiązanie, garaż, wejście, prawda, także ogród. Do tej prostej, pozbawionej dekoracji architektury wkraczały luksusowe materiały wykończeniowe, ale też projektowano ją z wykorzystaniem układów funkcjonalnych, które projektowano w tych XIX-wiecznych kamienicach, ponieważ aż tak bardzo styl życia mieszkańców nie różnił się. Nadal była służba, więc nadal były potrzebne służbówki. Sam układ mieszkania, czyli salon, jadalnia, gabinet w tych modernistycznych katowickich willach został powtórzony. System jakby organizacji życia rodzinnego był jeszcze XIX-wieczny, ale został włożony w nowoczesne, modernistyczne formy.
możemy śledzić tutaj rozwój modernizmu na ziemiach polskich właśnie, przeglądając architekturę jednorodzinną, rezydencjonalną Tadeusza Michejdy. Od własnej willi przy ulicy Poniatowskiego, przechodząc do willi Żurawskiego, dalej do willi Wita Michejdy, ale historia dołożyła po wojnie kolejny element. Tam jest bardzo ciekawy budynek z lat 60. willowy pomiędzy tymi willami. I to już jest ten etap modernizmu powojennego, który zresztą za naszymi plecami w formie takiej rozległej, przecież olbrzymiego osiedla tysiąclecia dla 30 tysięcy mieszkańców został zaprojektowany w tej samej estetyce zgodnie z tymi samymi pryncypiami i ideami. Więc możemy znaleźć konglomerat właśnie tych wszystkich wątków, skończywszy na socmodernizmie, czyli tym późnym modernizmie widzianym po prostu za plecami.